takim widzieliście klapcem? Cześć! Profesjonalny klaps? Filmowy. No, bo jeszcze się nie dorobiliśmy tego. Tak to jest. No. Nie dorobiliśmy się. No i znowu deszcz zaczyna padać. Kurczę, co tu się dzieje? Jesteśmy w drodze. I coś tutaj wyprawiają kierowcy. Klimaty przedświąteczne. Przedświąteczne w sensie... Święta zmarły. W dzisiejszym wejściu będziemy mówić o tym, co nas wszystkich interesuje, nas panów. Tak, będzie typowo męski temat. No, w mobilnym studiu filmowym nasz ekspert. Tak, powiedzmy, że ekspert. Dlaczego? Bo to on tak wyprzedza, nie wyprzedza, ja nie wiem, co mam robić. Nasz ekspert wypowie się na temat, no, myślę, że nas facetów najbardziej taki ciekawy, interesujący. Tobie się dzisiaj wszystko miesza. No, i pytanie będzie brzmiało. Jak zdobyć dziewczynę? No, ty będziesz mnie pytał, ja będę odpowiadał. Tak. Będę zadawał panu ekspertowi pytania. O, ale zaczęło pana. O, to widzicie, ściana deszczu taka przyszła. Mhm. A teraz trochę. Nie denerwujcie się. Wiem, że w ostatnich czasach bywa tak, że ludzie potrafią, zwłaszcza młodzi, skupić się 8 sekund, tak mówią. Pokolenie 8 sekund. 8 sekund, jak przez 8 sekund nic ciekawego nie nadają, to on wyłącza. No. Dobra, to przechodzimy. To może... Przechodzimy do tematu. A nie możesz się skupić na drodze? Bo jak masz się teraz skupić na rozmowie, skoro zobacz, co się dzieje. Dobra. Przykładowo, idzie sobie facet po ulicy, nie? Czekaj, może przerwiemy to, aż spotkamy się za jakiś czas. Widzimy się za chwilę. Tak, bo niech to się uspokoi. Ale jest to... strasznie w ogóle hałas. No jesteśmy. Tak, właśnie. Przestało już lać. Wróciliśmy z powrotem do was. Niedaleko odeszliśmy, bo byliśmy cały czas w aucie. Tak. I jeszcze takie małe słowo wstępu powiem, bo oglądamy też taki program Chłopacy do wzięcia, nie? No i oni tam się głowią, jak to jest, jak to zdobyć tą jedną dziewczynę, tą upragnioną. Tą jedną, jedyną na całe życie, jak oni mówią. No i oni cały czas mówią, że chciałby, żeby ona tu zrobiła, żeby tu, wiecie, pomogła. Żeby ugotowała, tak, żeby tak. Posprzątała, żeby robiła w polu i żeby jak on przyjdzie, żeby było wszystko posprzątane, ugotowane i obrobione wszystko. No i co ty o tym myślisz? No i jeszcze dalej powiem. Mówią tak, że bo nie chcą, żeby dziewczyna leciała na kasę, bo tylko na kasę lecą. Tak, że dziewczyna każe sobie postawić Coca-Colę czy piwo. No i w ogóle, no, że mówią, że dziewczyny to tylko na kasę. Czy to jest prawda? Czy dziewczyny lecą na kasę? To zależy, jakie dziewczyny. No ogólnie. Ogólnie? Ale ogólnie... I dobrze, to może inaczej. Czy dziewczyny są z natury złe? Nie, faceci są z natury źli. No dobra, to ja powiem inaczej. Według mnie w każdym jest dobro. Nie można uogólniać i dziewczyny i chłopaki. Każdy jest inny, tak? Na każdego ktoś inny według mnie działa. Bez pieniędzy niestety nie da się żyć. Pieniądze są... Tak jak, no, wiecie,
No bez pieniędzy nie da się żyć, no i tak? Co, i co, przyjdzie i co, ja mam, słuchaj, żeby bez pieniędzy, ja mam w termosie herbatę, to żeby do knajpy ją nie brać, to ty mam weź sobie też w termosie, się napijemy. W samochodzie, albo nawet nie w samochodzie. Na ławce sobie usiądziemy i napijemy. No, a żeby nie tego, nie brać do kina, to tam przez, dopójdziemy tam do tego, do sklepu RTV AGD i tam sobie popatrzymy, tam będzie taniej, nie? No. Słuchajcie, w świecie przyrody, nie? No tak to już jest. Na przykład idzie, no, ze świata przyrody. Czyli? Ze zwierząt, no my jesteśmy zwierzętami. No, tak. No i że co się dzieje? No i weźmy tego, takiego na przykład lwa, nie? No. Lew ma grzywę. No, lew jest królem. Pokazuje. Zwierzę. Popatrz, moja droga. Ja mam grzywę. Ja, żem se mam takiego tutaj. Nie tupecik jeszcze. Tupecik. Lew no. Z tupecikiem. Nie, ja mówię, ja mam tutaj grzywę. I tego. I tak dalej. No niestety, taka jest prawda. No. Ja mam tą grzywę. I tak idzie, wiecie. Wytrzyj sobie szybę. Kości rozprostowuje, idzie. I mówi, ja, którym jestem. I ona sobie myśli, aha. I on wtedy tak, tu zapoluje, tam zapoluje, tu przyniesie, wie. Takie zwierzątko. Tu ochroni, takie. Tu ochroni, on jest królem. Ona sobie myśli, aha. To jest ten. No. To jest ten, biorę go. Ale czy to jest tak do końca? W świecie kobiet, czy to kobieta wybiera faceta? Czy facet wybiera kobietę? Czy jak to jest? Czy ogólnie, znaczy, czy jest też tak, że wiadomo, nie? Czy kobieta no, też nie się wybiera? No, wydaje, bo... że facet wybiera kobietę i odwrotnie, no bo jak? Co sobie facet może wybrać, skoro ona by go nie chciała? Sobie może wybierać, wiesz? I na odwrót tak samo. No właśnie. No, przecież nikt nikogo do niczego nie zmusi, tak? No właśnie. To pamiętajcie, panowie, to nie jest tak, że według mnie na każdego gdzieś ta dziewczyna czeka. Choć nie zawsze, wiadomo, bo na księdza na przykład nie czeka. Prawda? No. No nie. I tak według mnie, no jest, no. Choć może już się z tym bywa, nie? Trzeba po prostu trafić w to, no, ale, w to no, miejsce. Ktoś, jeśli ma nie wiadomo jakie wymagania, to może szukać i do końca życia nie poszuka. A to też, jeśli ten ideał jest książkowy. Bo ona musi to i ona musi to i ona tamto, a tak musi wyglądać tak i tak i tak, no to wiesz, możesz szukać do końca świata jeden dzień dłużej. Tak, wymagania książkowe to sobie zostawcie tam na półce. Niech to tam sobie stoi, te książki. Niech sobie to tam odpoczywa. Nigdy się nie sugerujcie. Ludzie są, pamiętajcie, przede wszystkim tylko ludźmi. Nie ma człowieka idealnego. Nie znajdziecie ideału po prostu księżniczki, która będzie potrafiła ugotować, posprzątać i wszystko. I będzie idealna. Kiedy będzie miała być, to będzie damą, a kiedy nie będzie miała być, to będzie w fartuchu gotowała. Ludzie są tylko ludźmi. Tak. Mają swoje humory. Mają swoje lepsze dni, gorsze dni. Brak tak. Humoru. Jeden mają jest swoje, no. Lepszy w czymś, drugi jest lepszy w jeszcze czymś innym. Mają jedna swoje, potrafi no. Gotować, druga nie potrafi gotować. Mają swoje problemy wyniesione z domu. Mają swoje choroby. Mają swoje jakieś inne przywary. No i mają wady przede wszystkim, tak? No. No. Jednego dnia będzie miła, a drugiego dnia będzie niemiła. No i tego nie zmienicie. No i nie bujajcie, panowie, w obłokach. Bo wiecie, no oglądacie się czy tam tak. Różnych filmów. Bo wiecie, to tylko w filmach jest tak, że jest idealnie. Tak, że ona wchodzi, tutaj on I, ma... I nie czekajcie na taki strzał, że o, zobaczycie i tak, to jest ta w ogóle. Takie przypadki to są raz na milion i to też muszą dwie strony chcieć, a tak naprawdę życie jest różne. Czasami może być tak, że wam się jakaś dziewczyna spodoba,
a ona na was w ogóle nie zwróci uwagi. I żeby taką dziewczynę zainteresować sobą, to musi naprawdę człowiek bardzo się starać, mieć możliwość przede wszystkim, żeby ona zauważyła was, i musi minąć czasami naprawdę bardzo dużo czasu, bo to, że wam się ktoś spodobał, to nie znaczy, że odwrotnie też tak jest, że wy jesteście w jej typie. Czasami wszystko polega na tym, że facet jest wzrokowcem i on najpierw patrzy na wygląd. Jeśli ta dziewczyna mu się spodobała z wyglądu, to już jest wow, już jest fajnie. A dziewczyna wręcz odwrotnie. Najpierw on musi ją czymś zainteresować. Najpierw ona musi stwierdzić, że on jest interesujący, że on ma fajny charakter, więc on... Wygląd to jest jedno, ale to jest taka druga... Na drugim torze jest to, ten wygląd. Najpierw ten człowiek musi coś sobą reprezentować, być opiekuńczy, miły, troskliwy, mieć fajny charakter, zainteresowania, musi coś sobą reprezentować, a dopiero później jest wygląd. Tak jest u dziewczyn i tego niestety się nie da zmienić. Tak natura nas w ogóle stworzyła, że no facet w tej kwestii jest inny i dziewczyna też jest inna, więc no nie? No powiedz, facetowi najpierw jest coś takiego, że o, podoba mi się, nie? A dopiero później charakter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli facetowi dziewczyna się nie spodoba wizualnie, to nie ma zainteresowania i koniec. I nie będzie zainteresowania. No. Także... U dziewczyny musi być to coś, gdzie już jest to coś głębiej, tak? Bo wygląd nie wystarczy. Jeśli facet będzie mega przystojniakiem, będzie normalnie ciacho, jak nie wiadomo co, a okaże się, że jest pustym kretynem... Zadufanym w sobie. Tak, który po prostu nie widzi nic oprócz czubka własnego nosa, to nic z tego nie będzie. On może nawet się tak gimnastykować, wyginać, nie wiadomo co robić i tak nic z tego nie będzie. Także to będzie tylko na 5 minut. A... U chłopaka jest inaczej. Chłopak patrzy, o, fajna dziewczyna. I on się w taki sposób interesuje. W taki sposób się zainteresuje. Tak? Mówię dobrze? Tak jest? Też tak uważasz? Dobrze. No. Teraz tymczasem na razie mówimy pa, pa i widzimy się zaraz. Pa, do sklepu idziemy. No. Siemacie. Już jesteśmy po sklepie. Mysza sobie musiała nabyć drogą kupna. Preparat. Nawet powiem wam, że w miarę dobre jak na takie świństwo. Wzmacniający. A ja sobie gumy. Do żółtia. No. I na czym to skończyliśmy, Myszka? No na tym, że chłopak się zakochuje najpierw w wyglądzie. Właśnie. No i jak on się tak obejrzy z każdej strony. No jak on ją tak obejrzy właśnie z każdej strony. To już jest zakochany wtedy. To wtedy mówię, ona będzie moja. A z tego najzwyklej, najczęściej różnie wychodzi, nie? Czasami no różnie. No, według mnie słabo. Ojej, co tu się dzieje? No nie wiem, zależy. Czy ja się mylę? No, zależy, wiesz. Czasami pewnie dochodzi to do skutku, ale czasami jest to raczej marzenie. Mhm. Zależy, co facet ma do zaoferowania. Książkowa, zapomnijcie o książkowych. Jeśli pani mnie oglądają, to też wiecie, że jeśli chodzi o książkowe takie podejście, książę na białym koniu, no ile tych książąt jest? No coraz mniej. No ile ich tu jest? No coraz mniej. No. Już praktycznie wyginęli. Dobra. Przykładowo jest facet. Jest facet, dobra. Jest kobieta. I teraz co ten facet musi mieć, nie w sensie finansowym, bo finansowym w sensie też, ale jeśli chodzi o higienę, co musi być? No, czysty musi być, zadbany. Panowie, musicie być czyści. No.
No nie może być, wiecie, z brudnymi uszami i z żałobą pod paznokciami, nie? Z żałobą pod paznokciami, no, nie może. No jak jest rolnikiem i pracuje w ziemi, no to ciężko będzie, no. No ale to już zależy, co kto lubi. To co, wtedy garnitur po dziadku, tak? I w garnitur ma się wbić. No nie no. No ale wiesz, takie podstawy, tak? No nie może chodzić spocony, śmierdzący. Dobra, jeśli chodzi o higienę, to pierwsze czystość. Czystość, po drugie czystość, po trzecie czystość. Tak? No. I skarpetki nie wietrzyć, tylko prać. No. Ubrać się czysto. Nie w jakieś włachy stare. No. I nie, że jeden rękaw taki, drugi taki. No, szczęście, nie, że jeden rękaw taki, drugi taki. Wyciągnięty. Sprzed 10 lat. Bo to nie przejdzie. Nie mówię, że wszystko musi być markowo, oryginalne, ale czyste i... Wiadomo. Był taki pewien pan i mówił tak, jak nie wiesz, jak masz się zachować, to najlepiej zachowaj się porządnie. No. Czekaj, bo tutaj słońce trochę świeci. Gorzej, jeśli ktoś nie wie, co to znaczy porządnie się zachować, nie? No dobra, jeśli chodzi o higienę, to mamy czystość, czystość, czystość. Ogolony, wiadomo, nie? Włosy ostrzyżone, a nie jak tego... Jakby wrócił z koncertu, wrócił, to mamy higienę. Jeśli chodzi o zachowanie, humor, tak? Głupich pośmiechujków nie robić. Nie walić tekstów typu, twój ojciec musiał być złodziejem, bo skradł wszystkie gwiazdy na niebie, czy takich innych durnot. No, ale właśnie chłopaki do wzięcia myślą, że to jest, wiesz, wow, nie? Taki komplement, że wymiata wszystko. Nie ma takich pierdół. Bo to jest po prostu, kuźwa, nie wiem, jak dla mnie to jest sprzeczne z funkcjonowaniem umysłu, mózgu. No, ale ktoś to wymyślił, nie? No tak, ale... Ten tekst. Ale to jest, no nie wiem, no... Smutne. Ja się słaby robię, ręce mi opadają. No a co ty byś powiedział na takiej randce? Nie, no jak już jest randka, no to ja już się poznałem z dziewczyną. No. No, a tu chodzi o ten pierwszy taki, wiesz. No to ale jaki tekst mówisz, żeby ją zainteresować? Cześć. I czołem. Kluski zrosołem. Co robisz? Gdzie idziesz? Czym się zajmujesz? Ile masz pieniędzy? Stój tu, gdzie idziesz. Mówię do ciebie. No, co robisz, no? Może ci jednak pomogę. Ona mówi, nie musisz, ale jednak ci pomogę. Ale w czym ty chcesz mi pomóc? Nie, no chyba jednak muszę ci pomóc. No i... No i inne tam takie... No, musi być takie, wiecie, wyczucie chwili, nie? Chwili. Wyczucie chwili. No ale co, w czym ty masz jej pomóc w ogóle? Ogólnie. No, ja ci zaraz ogólnie pomogę. Zaraz ci pomogę. Zobacz, teraz, słuchajcie, przed chwilą wielki deszcz, chmury czarne, a teraz wielkie słońce. Chcesz okulary przeciwsłoneczne? Nie. Katastrofa. Ta pogoda dzisiaj nie wie, co ma ze sobą zrobić. Dobra, to mamy tak. Ubiór czysty. Wiadomo, nie bierzcie tych żarty. Bez dziur. Nie bierzcie garniturów po dziadku. Czystość, twarz, higiena, wiadomo. Jeśli chodzi o zachowanie, no to wiadomo. Nie może to być tak, że tak jak mówię, przychodzi gościu, widzi tą babkę i tam złodzieje, właśnie tak jak to mówiłem, i tam takie tego. Kultura. Nawet powiem wam jeszcze więcej.
nawet jeśli kulturalnie się zwracasz, a widzisz, że widzicie, że babka się zachowa niekulturalnie, to won. No to po prostu, wiecie, no nie ma co, nie ma co. To nie jest tak, że każdą babkę trzeba mieć. Że każda babka na kulturalne zaczepki jakieś tam, że ktoś z kimś porozmawia. To nie jest tak, że akurat ta, bo ta wam się podoba, to musi być ta. No nie, nie. To mówią tego kwiatu pół światu, nie? No. No. Nie, że ona to musi być ta jedyna, bo to, możecie się starać dotrzeć tam do jej serca, do tego, co ona tam ma. O ile ma? Możecie się starać dotrzeć do tego, co ona tam ma. Albo do wątroby. Dobra. I teraz idźmy dalej. To jest zachowanie. Nie zachowanie, tylko wiadomo. No. Kultura. No to już mówiliśmy, że kultura. Ale teraz no finanse, wiadomo. I tutaj właśnie jest ten drażliwy temat, bo faceci mówią, że babki to. Tylko na kasę. Na kasę. No niestety. Co, biedaka ma se wziąć? Nie weźmie biedaka. No i to jest ciekawy kuźwa temat. No. Niestety, takie są czasy. Bez pieniędzy to. To jest lew bez grzywy wtedy. No, bez grzywy to słabo, nie? No. No bo właśnie. Co taki lew bez grzywy może zaoferować, no? On nie obroni, nie? Dlaczego, ale. Będzie bronił? Będzie mu trudniej. Będzie mu trudniej, ale będzie bronił, nie? Będzie mu trudniej, ale. Będzie bronił. Wiadomo, ale jeśli kobieta jest inteligentna, rozumna. Tylko, że kobieta wtedy też musi coś zaoferować, tak? A nie, że tylko patrzy, co facet ma. No zaraz, to tylko na razie tak gadamy. Później będziemy o ten. Ze strony kobiety. To. No wiadomo, będzie mu trudniej, no bo nie pójdzie, jak on nie ma pieniędzy, nie pójdzie na przykład do. Nie wiem, do jakiegoś super lokalu z nią, bo nie ma pieniędzy, no po prostu, no. No tak, no. Ale też sfera, na której się on porusza, jeśli chodzi o społeczne takie właśnie kontakty międzyludzkie, no to przecież wiadomo, że ten biedak nie jest tutaj przykładowo gdzieś w tym samym miejscu, co ta kobieta tam, która ma x tam pieniędzy, masę, nie? Przecież wiadomo, no. No tak. On szuka w swoim środowisku, a nie królowej tam. No ale zdarzają się wyjątki, wiesz, że. No zdarzają się takie wyjątki, jest to rzadkość, no ale się zdarzają. Mezalianse. No, mezalianse. Niemniej jednak, no. Facet powinien wtedy szukać kobiety ze swojego otoczenia. Może szukać z innego otoczenia, ale będzie mu trudno, bo ponieważ. No będzie taka, bardzo mu trudno. No tak, gdzie? Z czym do ludzi, nie? Jak to się mówi? Taka kobieta ma inne przyzwyczajenia. Ona musi w pałacu mieszkać, a nie. Ona musi. Ona ma inne przyzwyczajenia, chociaż też to nie jest dobroć też. No, taką podstawą to jest dobroć, szacunek, wiesz, opieka, opiekuńczość. Tak, i niektóre właśnie kobiety, dla niektórych na przykład się nie liczą w ogóle pieniądze, tylko właśnie to, jaki ten człowiek jest. Ale no nie ukrywajmy, że z tego, co można w życiu zauważyć, to jeśli nie ma w ogóle pieniędzy i zbieda, no to raczej nie ma też uczucia, tak? Słabo wtedy jest, no. No słabo jest, no. Chociaż są dziadek i babcia, co się dzieje, potrafią dzielić skórką chleba, nie? No ale teraz to już wiesz, Artur, to już nie te czasy. Naprawdę, wiesz, facet jak nie ma na przykład, nie wiem, samochodu, to laska co mówi, co mam autobusem jeździć, wiesz. To uczucie przygasa, wiesz. Nie wiem jak to nazwać, bo to jest smutne, ale taka jest prawda. Bo ona widzi, ale no różnie. Nie. Bo koleżanki facet ma to i tamto, nie? A ty co masz? No tak jest.
Chociaż no nie zawsze, nie można wszystkiego do jednego... Fajnie jak, wiesz, do wszystkiego razem dochodzą, nie? No. Gdzieś tam się poznają jako młodzi ludzie i dorabiają się razem. A najlepiej to wiążą kredyty. No, wiążą kredyty, to jest właśnie straszne, że często takie, że ludzie ze sobą są, bo ich związał kredyt. No i teraz chcą czy nie chcą, no, banku nie interesuje. No dobra, a teraz od strony kobiety. Dla mężczyzny. Bo mężczyzna, wiadomo, no chciałby tą kobietę, no. Ale teraz kobieta tylko, że wiadomo, że ona by tylko, bo ja bym tu, a on chce mi się, tak? No to zależy, jaki ten facet ma wymagania, tak? No właśnie, ale co, kobieta też powinna coś od siebie dać, oczywiście, tak? Że tak. Jak nie ma pieniędzy, to chociaż powinna dać to, że będzie dbała o faceta, będzie w domu, się zajmowała domem, będzie dawała od siebie chociaż to ciepło domowe, będzie pomagała mu go odciążyć, jak tylko jest w stanie, w jakichś obowiązkach chociażby, w takim życiu codziennym, pamiętaniu o różnych rzeczach, takich codziennych, chociaż tyle. No tak jak mówiliśmy, ludzie nie są idealni, ale powiem wam coś jeszcze, co mi teraz przyszło do głowy. Jest coś takiego, jak pewność siebie. No jest. Facet jak podchodzi do babki... To musi być pewny siebie. Powinien raczej. No. Bo ona może wtedy źle odczytać w ogóle jego intencje. Bo jemu się na przykład zatnie buzia tu, że bardzo fajnie mi się z tą rozmawia, ale chciałbym wiecie... Ani be, ani me, ani kukuryku. Pewność siebie jest bardzo ważna. Jeśli nie ma tej pewności siebie, to słabo to później wychodzi. Oprócz pewności siebie, co jest jeszcze bardzo ważne? Nie wiem. Wiesz? No co? No jak Jarzem. A co ty? Jak Jarzem przyszedł do ciebie. No też byłeś pewny siebie, no. Nie o to chodzi. A co? Jak Jarzem przyszedł do ciebie, to co ci zrobiłem dobrze, dobrego, od razu. Ale od razu na pierwszym spotkaniu? No. Drzwi otwierasz, tak? Krzesło przesuwasz, odsuwasz. To było tylko na pierwszym i na drugim spotkaniu. No co ty, Myszko? A potem już żeś zapomniał o tych detalach. Potem nadeszło normalne życie. Pani przychodzi przodem zawsze, puszczam. Cię zawsze puszczam przodem. Mnie zawsze puszczasz, ale już drzwi mi nie otwierasz od samochodu na przykład. Myszko, proszę cię. No tak. To było udawanie, nie? Na początku. Kultura przede wszystkim, pamiętajcie. Kultura kulturą. Bez kultury. Ale ja myślałam, żeś ty dżentelmen. Nie? Nie. A tu dupa wyszła blada, a nie dżentelmen. Nie słuchajcie tego, to jest prowokacja. To jest prawda. No. Myszko, a co sądzisz? Patrzcie, jak zmienia temat. Nie. Nie. Otóż ludzie mniej więcej, panowie i panie wiedzą co, jak. No i to wiedzą. W jedną stronę i w drugą. Także na początku to wiecie, ładnie, pięknie, tutaj proszę, tu tego, a potem otwórz se sama, nie? Co sądzicie później? Co sądzicie o tych szkołach takich uwodzenia? Są takie szkoły uwodzenia. No, facet to idzie? Jest dopiero głupota. A facet idzie? No i jak tam babkę poderwać, gościu wykład robi. Co sądzicie o tym? Jak dla mnie, no to... Nie wiem, no ja bym się osobiście źle czuł. Aha. I jeszcze tak, taka moja rada. Zadbajcie o siebie, siłka jakaś, wiadomo. Nawet sport trzeba trochę, wiecie. Zadbać o siebie, żeby nie być skapcaniałym. No i... Sport jest bardzo ważny.
siłka, nie siłka, sporty różne. Jakiś sport uprawia, to inaczej baniak pracuje też. Nie ma takiego zestoju mózgowego. A niekoniecznie siłka, może to być na dworze, bieg albo cokolwiek. Cokolwiek, no. Wiadomo, ogolony, ostrzyżony. A jak ktoś ma brodę? No to na niby drwala, jak idzie tam. Niby drwala. Niby drwala. No bo są teraz tacy niby drwale. No są. No dobra, to może już zakończymy dzisiaj ten temat, bo ręka mi zwiędnie niedługo. Dobra, to jeszcze wam powiem, to ten sport, tak? Wiecie już jak podrywać? Wszyscy wiedzą. No. Nic na siłę. Tylko młotkiem, jak to mówię. No, nic na siłę. Nie ta to inna, nie ten to inny. No. Ale pamiętajcie też o lojalności, wierności. Nie, że jak już będziecie mieli tą upragnioną u tego upragnionego. No, nie podoba mi się. Na razie. No. Pamiętajcie, że walka też o siebie. Nie może być tak, że jeden od razu, no to żegnam. Pamiętajcie, walczcie też o siebie. Nie zostawiajcie siebie tak, że a tu nie zgodnie. Wiecie, co ostatnio słuchałem? Ale trzeba też dbać o siebie. Dbać o siebie, tak. Nawzajem. Nie. I słuchałem ostatnio, że na Pomorzu jest najwięcej rozwodów w Polsce. A dlaczego akurat na Pomorzu? Nie wiem. Na Pomorzu, w radiu mówili. Na Pomorzu i w Warszawie. Ale Pomorze góruje. No daj mi to. Nie. Dobra, ją będziemy kończyć, bo ją ręka boli. Już i tak zaraz jesteśmy na miejscu. Ja wiedzielę, jesteśmy na miejscu. Dobra, kończymy, kurczę, bo ona mi tego. Dobra, kończymy, trzymajcie się, na razie. Pa, do następnego. Już wiecie jak podrywać, na razie. Hej.